Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Ryoko, a dzisiaj kolejny odcinek przygód Sama Bi na wyspie Banoya oraz w mieście Moresby, więc zobaczymy, co my tutaj dzisiaj mamy. Oczywiście misja główna, czyli zadanie główne, które nam pozwoli pchnąć tą fabułę do przodu. Jesteśmy w mieście Moresby, a nasza misja to Dama w Opałach. Przedostań się kanałami do posterunku policji, więc 351 metrów, czas zacząć tą podróż. Z tym już gadaliśmy. Joseph. Dobra, teraz tak szybko popędzić trochę. Tu ich trochę się nazbierało. Jeszcze powiem wam jedną rzecz, oczywiście giveaway zakończony, zrobię odcinek specjalny do tego, żeby powiedzieć wam, kto wygrał. Ale dziękuję, że byli chętni na darmową grę, no w sumie no, sam bym korzystał. I jeszcze będzie jeden giveaway, ale to dowiecie się w odcinku specjalnym. Więc warto zajrzeć. A odcinek specjalny nagram dzisiaj albo jutro, no to zależy. Tutaj będzie zombie. Standardowo oni się już rosną w tych samych miejscach. Ten co do nas powoli podejdzie, nam się zdąży energię naładować. I prosto wkroczę. Musiało boleć. Ostatnio coś mi się dzieje z kompem, więc muszę go przeczyścić, ale to zrobię chyba w weekend, o ile będę miał czas. A jak nie, no to no, mówi się trudno, prawda? Dobra, ten już biegnie. Wow. Dobra, jakieś punkty doświadczenia tutaj zebraliśmy, pokonując ich, ale no, ciężka misja przed nami, ponieważ to jest misja główna. Nie ma co ukrywać, misje główne z zasady są trudne. Let's open this up. No ten nas, zaraz nas będzie tutaj niepokoił. Pij szybciej sam. O, ale trudny to on nie był. Musimy dostać się do kanałów. Zdążę odpocząć. Ten niech wstanie. Dzisiaj możemy sobie troszkę poszarżować. Przy misjach głównych zazwyczaj tak jest, że się chodzi obok. Dobra, co tu mamy? Nic tu nie mamy. Ale jest napój. Za niedługo będziemy mieć poziom nowy, więc... O, rewolwer! Popatrzcie. Nie no, mam full. Przydałoby się coś do naprawienia broni. Dobra, pobiegnę sobie. Będziemy szli do kanałów. Więc tutaj wolę tak troszkę uważać. Wezmę sobie to na wszelki wypadek, bo tam słyszę już tarana. Te. God damn!
Mało mi zabrało. Kurde, no lipa. Ale mamy furię, użyjemy furii. Tego trochę jest, więc... No i tyle by było z tej furii. Tyle byłoby z tej furii. Ale no nie możemy się poddać, nie? Dobra, weź umyj zęby, szmato. I na co wstajesz? Dobra, taran się chyba tam zaklinował. Może będziemy mieć szansę... Jak gówno nie się zablokował. A tak, zablokował się. Wow, ale perfidny Spartan Cop. Dobra, gdzie nas wyrespi? Może... to co lubię najbardziej. Nie podziałało. Weźmiemy drugi. Ten podziałał. Gdzie tu jest zombie? A. Jak ja lubię się tu bawić. Ej, ale tutaj nie ma... A, bo ja idę inną stroną, ta? Idziemy do kanałów, dobra. Rozdział 8. Karta za dobre uczynki. Kara, przepraszam. Kara. Nie karta, tylko kara. O kurde, samobójca. Dobra, mamy samobójcę. A ja nie chcę rewolwera. Dawaj kasę. Ja chcę kasę. Only kasa. Nie, 37 metrów to nie jest tak dużo. Ale się napakował, ale się spiął i... Gówno z tego miał. To nie zombie? No w sumie gówno nam mógł zrobić, nie? Ale tam się przejść nie da, ale chciałem zobaczyć co tam jest. Kud
ogóle mam 58% na telefonie. O, to jest... O, ziguś! Fuj, obrzygał mnie. Mama nie nauczyła, że żyga to się do kibla, nie na ludzi? No. I po nim. Ale tu ma oczy, kurde. Dobry zombie to martwy zombie. Pamiętajcie. Dobra, idziemy dalej. Może wam uświetlę drogę, tak żebyście widzieli. Bo wiem, że na filmikach na YouTubie to różnie bywa. Kolejny na ludzi żyga. Fuj. What? Stać! Już padł? No i szybko te żygi się podają. Coś może być, więc wejdziemy sobie, zobaczymy co tam jest. A przy okazji zobaczę, czy mi się wszystko nagrywa tak jak powinno. Tak, wszystko. Wszystko jest jak należy. O, tam coś jest. Skubani. O, jakaś czaszka. Fioletowa czaszka. It don't won't pass up anything useful. Metalowa pałka. Ile to ma obrażeń? Oje. Ej, nieźle. Tu ma nieźle obrażeń, wam powiem. Kurde, zastanawiam się, czy czasem nie wziąć tego. Blok też ma niezły. A mam coś takiego, co mogę wyrzucić? Maczeta, nie, sierp elektro. Wakizashi. Bardzo wolny pistolet. Ale tu mam dużo tych pistoletów takich. Strzelbę zostawię. Bardzo wolny pistolet sobie tam przyniosę. Ale tu kurde, mam do niego ammo. Ta pałka jest dobra. Zobaczymy tą pałkę później, jakie mu lepsze. Szkoda, że nie można nosić więcej rzeczy. Dobra, idziemy na komisariat policji, więc... Jesteśmy na parkingu. Tutaj może być... Ich dość sporo. No tu są schody.
Oj, tak. Tak to jest z władzą. Ale pokazałem wam mniej więcej, gdzie znaleźć fioletową czaszkę. Tu już mogę sobie wyłączyć. No to może lepiej włączę. Tu sobie jeszcze spenetrujemy to. Mam iść do celu niby. No tam słyszę, zbiera już. Tu będzie zbir na bank. Skąd ja to wiedziałem? Zawsze atakuję trzy razy przeważnie. Raz. O, czasami. O, teraz muszę go nakapiać. Ile wlezie? To nie było miłe. Wyłączę tą latarkę. Zbir już ma końcówkę. Mamy nowy poziom. Level up. To mi się podoba. Weź się napij. Idziemy tutaj. Umiejętności. W co ostatnio dawaliśmy? W co ostatnio ładowaliśmy? Nic tu takiego nie widzę. Ale w co możemy załadować? Zaraz się tutaj dowiemy. Tutaj mamy rozwalanie głów za pomocą broni obuchowej daje większą ilość szału. To może każde zabicie w trybie furii zwiększa poziom zdrowia. Furia trwa jeszcze dłużej, a twoje ciosy dosłownie wysyłają wrogów w kosmos. To chyba biorę. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. Redukuje koszt zużycia energii przy używaniu broni obuchowej. Zwiększa czas nokautu przeciwników. Szansa na znokautowanie przeciwnika na miejscu za pomocą broni obuchowej. Zwiększa obrażenia zadawane bronią dwuręczną. A tu zwiększa obrażenia od zmodyfikowanej broni obuchowej. Co tu jeszcze mamy? Zwiększa szansę na trafienie krytyczne zmodyfikowaną bronią obuchową. Zwiększa obrażenia zadawane bronią palną. Zwiększa szansę na trafienie krytyczne bronią obuchową. A tu ile to... A, tutaj nie pisze, ile to daje. O, zadaje ciosy z taką siłą, że aż się ziemia trzęsie. Obrażenie od broni obuchowej plus 5. Koszt energii przy użyciu broni obuchowej minus 10. Szansa na trafienie krytyczne bronią obuchową plus 3%. Możesz miażdżyć bez zatrzymywania się. Możesz używać ataków specjalnych do nokautowania przeciwników. To jest chyba w biegu. Dobra, tutaj. Przeciwnicy będą bardziej zwracać na ciebie uwagę. No tego chyba nie chcę. Na razie. To zrobię chyba na końcu. Zmniejsza obrażenia zadawane w walce. W zwarciu. Zmniejsza obrażenia od kul. Zmniejsza otrzymane obrażenia, gdy zdrowie jest poniżej krytycznego poziomu. Zwiększa ceny sprzedawanych przedmiotów. To mnie kusi. Ale najpierw dajemy to, że furia trwa dłużej. I później ładujemy gdzieś w to chyba. Szansa na znokautowanie przeciwnika. Zwiększa obrażenia od zmodyfikowanej broni obuchowej. Nie wiem, zobaczymy. Ale będę później chciał to mieć, więc tu coś muszę wziąć. O! Kogo my tu mamy? A w ogóle, który poziom? Tutaj nie ma poziomu. Mam 54. Uuu, to nice! 54 poziom, co ja tu mam wyłączyć?
chyba nie. O, warsztat, warsztat, tu lepszy sobie. Tak, dobrze jest. Dobrze jest. I teraz może ulepsz. Metalowa pałka. Teraz to co? To wymiata. Mołotowy, nie, krwawa Mary. O, metalową pałkę mogę. Magiczna różdżka. Tulipan, no to nie mogę. Metalowa pałka, pochodnia, to nie. Kafar. Cierń. Śruba. Mięsna przynęta, nie. Bomba z dezodorantu też nie. Krwawa Mary. Bierzemy krwawą Mary, nie? Jak wygląda krwawa Mary? O, a teraz to się ta broń normalnie prezentuje. Trzeba ją wytestować. Ludzie, testujemy krwawą Mary. Wow, ale to daje. Nice. Niezła broń. Mięso, bierzemy mięso. Będziemy mieć dzisiaj na kolację. Over here. Thank God. I'm a police officer. I've been locked in the cell for 2 days without food. Jestem policjantem, siedzę tu zamknięty od 2 dni bez jedzenia i wody. Mama nie mówiła, że się nie przeszkadza podczas rozmowy innych? Dziękuję. Dobra, teraz. Dobra, to ja wam czytałem. Pomożesz mi się stąd wydostać? Let's do it. Dobra, pewnie. Dziękuję, weź to. Ten klucz pasuje do panelu sterowania na ścianie z jednego z jego pomocą otworzysz wszystkie cele. Dalej już sobie poradzę, dobra. To wykonamy 2 zadania dzisiaj. Znajdź i uratuj Jean. Baby też muszą się pchać. Dobra. Bierzemy tylko amunicję. Dobra, i pyk mu w łeb. Ej, ta broń jest OP. Dobra, przejdę mu tylko, otworzę mu te cele. Oczyściłem mu tu przy okazji. Co masz dla mnie? A nie chcę tego. Ale ta broń wymiata normalnie. No, będziemy się strzelać. No, wychyl się. Przeładujmy sobie.
Jak się to kończy? Dobra, tu już więcej ich nie będzie. Bierzemy tą pałką, no jest za OP. Złom elektryczny, portfel, kasa zawsze się przyda, przeszukaj. Let's hope there's something useful. On nic nie miał, on miał jakąś kasiurę. Tu nic nie mamy, oczywiście lubię sobie szperać. Przeszukiwać różne rzeczy. A tu jeszcze są. Strzawki też trzeba przeszukać. Standardowo wszystko. Coś tu jeszcze będzie? Coś tak czuję. Weźmiemy sobie teraz pałkę na wszelki wypadek. Bierzemy wszystko, co się da, ale fajny klimacik ta muzyka. Muzyczka nam daje, nie? Dobra. Są bandziory. Kurde, nie chciałem tego. Acap. Jeszcze jeden jest. Przyładujemy sobie. Ja mam pomysł. Tak będzie lepiej. Trochę ich jest. Nie powiem. Ciężko strzela, o, to jest. Jeden leży.
jest kilku. Przeładujmy sobie. Okay, hard to take a look. Dobra. Jesteśmy w gabinecie komendanta. O, Kałasznikow. Komputer włączony, blue screen w ogóle. O, i cutscenka. You two, go! Typowy bubble, nie? I just tried to help. I tried. It's all right, love. We're getting you out of here. Nie będę pomijał tych cutscenek. Christ, what did they do to you? I just wanna go. Fuck her, man. Bitch sold us out. Hey, come on, man. We're a team, right? We stick together. That's exactly why she shouldn't come with us. We all could have died. She fucking lied to us. I'm not saying leave her here. Give her to the nun. If we could head to the hotel. She made a mistake. She was trying to do the right thing. Let's just take the supplies back to the resort and get her off the island. She doesn't belong here anyway. I'll go look for the goddamn car. And what if she make another mistake? I don't think she'll be making that one again. Skończyliśmy to? Tak, wróciliśmy już na miejsce. I'll wait here for you. No, możecie się nam przechować, więc to będzie chyba koniec. Tak. Więc to już na tyle w sumie z tego odcinka. 57% gry za nami dopiero. Tak? Mówię dopiero. Więc z mojej strony na tyle. Ja się z wami już żegnam. Zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, że jestem tu w każdy poniedziałek serią. W każdą niedzielę jestem ze streamem. I resztę tygodnia streamuję na Twitchu, więc zostawcie follow tam na dole, będziecie mieć link do mojego Twitcha. Zostawcie tam follow i bądźcie na bieżąco. Ja się z wami już żegnam, miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, cześć, piona. A, łapka w górę, cześć.